Telewizja w Polsce, Edyta Hołdyńska. Witam Państwa. 2 godziny świeżych informacji i komentarzy do bieżących wydarzeń. Dzisiaj tematem numer 1 w polityce jest seks-afera z udziałem parlamentarzysty Platformy Obywatelskiej Stefana Niesiołowskiego. Ma on usłyszeć zarzut popełnienia przestępstwa o charakterze korupcyjnym. Jest już wniosek prokuratora generalnego. Jest także wniosek o uchylenie parlamentarzyście immunitetu. Tej sprawie przyglądał się na portalu wPolityce.pl Wojciech Biedroń. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam ciebie, witam państwa. Co możemy przede wszystkim powiedzieć o tej sprawie? No szokująca jest to bez wątpienia, skandaliczna, oburzająca i taka, no właśnie, bo takich słów lubił używać Stefan Niesiołowski w debacie publicznej, politycznej, obrzydliwa. Chciałbym znowu udawać, poudawać Stefana Niesiołowskiego, ale zrobiłem to kilka razy w programie bez spiny, więc może sobie odpuścimy. Ale rzeczywiście żarty na bok, to jest sprawa absolutnie szokująca. Coraz bardziej wydaje się również, że były, że ohydna. Do nas informacje spływały o kilku dni o czymś bardzo mocnym, ale w takim kontekście obyczajowym, co może wydarzyć się w tym tygodniu. Ja powiem zupełnie szczerze, myślałem, że ta sprawa wybuchnie w przyszłym, ale rzeczywiście no wszyscy dziennikarze poważnie musieliśmy czekać tak naprawdę na to, kiedy ta sprawa rzeczywiście wypłynie. Ona wypływa dzisiaj. Do czego można sprowadzić? No do tego, że pan poseł Niesiołowski za, powiedzmy, korzyści seksualne i za usługi seksualne pomagał trzem biznesmenom załatwiać różne interesy. Tak. Te interesy, pamiętajmy, że sprawa jest bardzo świeża, ona wybucha dzisiaj rano, ciągle bardzo wielu rzeczy nie wiemy. Co wiemy na pewno? No, na pewno wiemy tyle, ile mogliśmy się dowiedzieć z komunikatu prokuratury krajowej, a mianowicie to, że w latach 2013-15 Stefan Niesiołowski miał rzeczywiście korzystać z tych usług seksualnych i że właśnie 29 razy, choć tam są różnie, jedno źródło mówi 29, inne 30, jeszcze inne 31, to chyba nie ma takiego znaczenia. Natomiast portal wPolityce.pl dotarliśmy do informacji, że z których wynika, że zeznania złożyło 8 kobiet, ale tych kobiet prawdopodobnie było o wiele, wiele więcej. I te kobiety mówiły, że te usługi seksualne, właściwie kontakt Stefana Niesiołowskiego z tymi kilkoma agencjami miały mieć miejsce na przełomie, i to dużo wcześniej, bo już w 2008 roku są pierwsze informacje, aż do kwestii 2017 roku. No to oczywiście prokuratura i sąd ustalą jakby te konkretne liczby. Właśnie. One nie są takie ważne, wbrew pozorom. Zanim decyzja sądu, zanim kolejne wnioski i zarzuty stawiane konkretnie Stefanowi Niesiołowskiemu, no to dajmy mu szansę wypowiedzenia się w swojej własnej sprawie. Dzisiaj reporterzy sejmowi zadawali pytania, także obecny na miejscu Marcin Fijołek z telewizji wPolsce.pl pytali o to, czy to wszystko prawda. Posłuchajmy, jak odpowiadał Stefan Niesiołowski. Ci biznesmeni, zna pani? Nie. Nie, ponieważ nie mam nazwisk. A skąd pojawiły się w takim razie informacje o tym, że chodzi o pana w kontekście tej trójki biznesmenów? Geniusz jest CBA, pana Wąsika Świeckiego. Chodzi o przykrywkę chyba. Żeby przykryć Kaczyńskiego, jego taśmy. Prosta sprawa, banalna. Wymyślili. Wielka operacja. Od A do Z ta historia jest wymyślona? Tego nie wiem, no. To skąd pan wiedzieć? No proszę zapytać pana Wójcika, czy Kamińskiego. No ja nie jestem w CBA. Historia jest od A do Z wymyślona, panie pośle. Znaczy, żadnych łapówek nikomu nie brałem, nie wziąłem żadnych. Dziękuję. Przepraszam się, Agata. Coś mówią panu. Stefan Niesiołowski mówi, to wszystko rewelacje, geniuszy z CBA, to cytat. Genialne pytanie to zadał Marcin Fiołek, prawda, który zadał mu pytanie, czy to od początku do końca sprawa wymyślana z palca. Niesiołowski odpowiada bardzo sprytnie, odpowiada, żadnych łapówek nie dawałem, prawda? Nie wziąłem. Tymczasem no, z tego, co wiemy, z tego, co również ustaliliśmy w portalu, to prawda jest, no, w tym kontekście twierdzenie naga jest może nieco frywolne, ale rzeczywiście no jest, to nie są tylko zeznania tych
kobiet. To są też informacje, a przede wszystkim potężny materiał operacyjny. Naprawdę to nie jest sprawa, jak to mawiamy dziennikarze, szyta z dnia na dzień, którą trzeba szybko odpalić. Pamiętajmy też o tle. Te deale, które załatwiał z tymi trzema biznesmenami pan Stefan Niesiołowski, oczywiście o ile się potwierdzą, zawsze to pamiętajmy, żeby dodać, no to one dotyczą też bardzo poważnych dostaw dla zakładów Azoty Police. I to jest bardzo interesujące. To są wielomilionowe kontrakty, które prawdopodobnie, wiele na to wskazuje, właśnie za usługi seksualne, no załatwiał, pomagał załatwiać Stefan Niesiołowski, więc no... Nie dozwolę. Ja słyszałem jeszcze o jednym wątku przyjęcia korzyści majątkowej, ale nie w formie tych usług seksualnych, ale jeszcze w jakiejś innej. Będziemy nad tym pracować. Państwo jesteście o tyle w dobrej sytuacji, jako nasi widzowie, że widzicie nas przy robocie, tak? Jakby z godziny na godzinę wiemy więcej z dnia na dzień, wiemy więcej w tym, mam nadzieję, krótkim serialu, bo powiem zupełnie szczerze, sprawa, w której poseł jest, brzydko mówiąc, no, w jakiś sposób związany z tego typu procederem, jest okropna. No ja powiem szczerze, że dotarłem do informacji, do zeznań tych kobiet, no i one, no one, oczywiście my ich nie podajemy, bo są to kwestie dotyczące naprawdę życia prywatnego, no ale już sam fakt, że taka sprawa wypływa, jest sprawą niezwykle poważną. To jest też taka chyba przestroga dla innych polityków, bo pan Stefan Niesiołowski zawsze stawiał się jako taki człowiek nieskazitelny, jako czego taki pouczający i tak dalej. I to no, w bardzo ostrych, prawda? I to jego niektóre powiedzonka przejdą do historii, sam poseł Niesiołowski. I powiem, szkoda, że przechodzi do historii w ten sposób, bo jest to przecież człowiek o wielkich zasługach, no właśnie, w czasach dzisiaj... PRL-u i nie można o nich zapominać, no ale to, co zrobił dzisiaj z sobą... widzieliśmy go na sejmowych korytarzach jeszcze chodzącego na wolności. No właśnie, bo prokuratura generalna ma zamiar postawić ten zarzut. Zarzut popełnienia przestępstwa o charakterze korupcyjnym, przypominam raz jeszcze, jest wniosek prokuratora generalnego w tej sprawie. O właśnie, państwo teraz mogą zobaczyć treść informacji na portalu W Polityce.pl. No, zarzuty są poważne, ale co... Niemniej ważne, prokuratura dodaje, że sprawa jest rozwojowa, więc nie wiem, czy ten serial to tak krótko potrwa. Mówię, że liczę na to, bo nas nie cieszy to, żeby państwo widzieli takie historie. Nas po prostu nie cieszą. To jest dla polskiej polityki, dla polskiego życia publicznego nic dobrego, ale oczywiście trzeba takie sytuacje wypalać gorącym żelazem. Dziennikarze są od tego, żeby o tym pisać i mówić. I pan Niesiołowski twierdzący, żeby brednie sobie sprawdzał pan Wąsik, no to nie wie, co mówi chyba. I jest jedna kwestia. Pan Stefan Niesiołowski może... pokazać pozytywną twarz, może sam zrzec się, inaczej mówiąc, zgodzić się na przesłuchanie, uchylenie immunitetu, a przede wszystkim na postawienie zarzutów, bo to jest pierwszy jakby taki etap, dopiero potem mamy kwestię immunitetu, on powinien po prostu stanąć przed prokuratorem, usłyszeć zarzuty. No jak na razie tego nie robi, miejmy nadzieję, że to zrobi. No natomiast no, faktycznie no, nie spodziewam się tego, że rzeczywiście na to pójdzie, ale też z tego, co ćwierkają wróbelki sejmowe, bardzo możliwe, że ten wniosek po prostu przejdzie bez większego szemrania. I nawet może, mówi się, że może uzyskać wsparcie posłów nienależących do Prawa i Sprawiedliwości. To jest Platforma też ciekawa informacja. Przypuszczam, że Platforma będzie głosować przeciw. Pamiętamy wszyscy sprawę Gabłowskiego. Moim zdaniem dużo poważniejszą niż, może mniej kolorową, jeśli mogę tak powiedzieć. No, sprawy obyczajowe na pewno ale są nawet, dla widzów też bardzo szokujące. No, nawet jak mówią dziennikarze, one grzeją, prawda? Tak. Używając tej terminologii. Ale pamiętajmy, że była sprawa Gabłowskiego, moim zdaniem dużo poważniejsza. Widzieliśmy, jak się zachowała Platforma. Mamy sprawę posła Neumanna, również zamieszanego w olbrzymi, moim zdaniem, przekręt o charakterze korupcyjnym, jeśli się oczywiście potwierdzi. I też tutaj stoją murem za nim politycy Platformy. Zobaczymy, no, w tym przypadku pamiętajmy, że Stefan Niesiołowski nie jest w Platformie Obywatelskiej, on już nie jest posłem PO, więc może się właśnie okazać, że zemszczę się Grzegorz Schetyna, wbije mu ten nóż, ostatni nóż prawdopodobnie w politycznej karierze Stefana Niesiołowskiego w plecy. To czas pokaże. Czas pokaże. My zatem przejdziemy do kolejnej kwestii, której pilnowałeś dzisiaj, zajmując się pilnowaniem Polski, mianowicie komisja weryfikacyjna i zeznania rekina reprywatyzacyjnego. Dzisiaj długie posiedzenie, długa rozprawa, no ale tych zeznań, czy było dużo, czy były one ciekawe?
Czy powiem tak, no, to temat rzeka oczywiście. Robert Nowaczyk, mówimy z imienia i nazwiska, bo zgodził się na ujawnienie swojego imienia, nazwiska, wizerunku. Ja przypominam, że to jest człowiek objęty śledztwem, akt oskarżenia w jego sprawie już trafił do sądu. To był, można powiedzieć, jeden z najważniejszych rekinów reprywatyzacyjnych. To człowiek, który tak naprawdę był jednym z głównych rozgrywających na tym rynku dzikiej, oczywiście, aferalnej reprywatyzacji. Ja przypomnę nasze materiały z tygodnika Sieci z zeszłego roku. Myśmy ujawnili zeznania mecenasa Nowaczyka, które składał w prokuraturze dość barwno, opowiadał, jak to pakował pieniądze, zawoził je Alinie D, to matka Jakuba R, byłego szefa. W zasadzie pod oknami. Pod oknami Centralnego CBA. Biura Antykorupcyjnego, rządzonego ówcześnie przez pana Pawła Wojtunika, były te pieniądze wręczane. No, olbrzymi materiał dowodowy, dużą jego część opublikowaliśmy w tygodniku Sieci. Dzisiaj nagle okazało się, że ten człowiek twierdzi, że nie składał takich zeznań, albo odmawiał, kierując się rzekomym dobrem śledztwa, albo po prostu twierdził, że on tych zeznań nie składał i próbował dość rozpaczliwie przez kilka godzin zupełnie zmienić tor tej rozmowy i tego przesłuchania, sugerując, jak to rzekomo pan minister Kamiński i Wąsik pili wódkę z panem Jakubem R. wiele lat temu, jakie to były wielkie imprezy, jak to Srebrna tak naprawdę była jakimś graczem reprywatyzacyjnym. To rozgrywał sprawę polityczną. Rozgrywał sprawę politycznie, co oczywiście natychmiast podchwyciły media, głównie zresztą dziennikarze Gazety Wyborczej, co jest dla mnie szokujące, bo trzeba przecież oddać, że Gazeta Wyborcza była pierwszą redakcją, która mocno pisała o przekrętach reprywatyzacyjnych. Tak. Dzisiaj widocznie interes polityczny jest inny i Gazeta Wyborcza broni człowieka, który jest w moim przekonaniu, ja jestem autorem tych materiałów dotyczących jego zeznań, kompletnym degeneratem. To jest facet, który tak naprawdę zaprzedał duszę diabłu i dzisiaj stawia się, go widzę, na co kołach przez polityków opozycji. Jest to dla mnie absolutnie szokujące. Ta kwestia będzie jeszcze przedmiotem twojej pracy niejednokrotnie na pewno. Kiedy kolejne posiedzenie komisji? W tym momencie nie pamiętam, ale no, wkrótce kolejne. No, jest potężny nacisk na przykład na komisję, żeby komisja wezwała no, chociażby ministra Kamińskiego czy ministra Wąsika. Moim zdaniem to są w tym momencie fantasmagorie. Widać, że komuś bardzo zależy na tym, żeby o reprywatyzacji mówić jako o problemie PiSu. To nigdy nie był problem PiSu. To nawet dziennikarze Gazety Wyborczej o tym dobrze wiedzą. Dokładnie tak. Wojciech Biedroń, dziękuję w polityce.pl. Dziękuję serdecznie. I dziękuję państwu za uwagę. Za chwilę problem reprywatyzacji w Warszawie raz jeszcze będzie poruszony, bo naszym gościem w studiu będzie Jan Mosiński, Prawo i Sprawiedliwość, członek Komisji Weryfikacyjnej właśnie.